Powiem wam tak. Nagadałem się jak głupek i usunął mi się film. O. Będę gadał od nowa. 2 marzec 2017 rok. Jak widzicie, S3 w kierunku Zielonej Góry. Robię to samo co zawsze. Nic się nie zmienia. Oprócz tego, że większy syf na desce. Nie mam odkurzacza. Bardzo duża kawa. Potrójne espresso. Zacząłem pić kawę. Powiem wam, automat na Orlenie zepsuty. Wjebało mi potrójne espresso, bo myślałem, że automat za mało kawy daje. I zacząłem lać, bo tam się dwa razy przycisko, żeby dużą zrobiło. Nalało mi do połowy, myślałem, że coś się zepsuło, jebnąłem jeszcze raz. Wlało mi tam gdzieś 3/4. Ja mówię do babeczki, że automat zepsuty, później pomieszałem, patrzę, czarna kawa. W ogóle nie lało mleka. Więc już było wiadomo, czemu tak mało lało. Po prostu nie dawało mleka. I pierdoliłem potrójne espresso. Powiem wam, już jestem czerwony. Żartuję, ale już mi nerwy chodzą. Już jestem pobudzony po prostu i możecie to poznać na pewno pomiędzy innymi moimi filmikami, a teraz jak gadam jak nakręcony, bo jestem pobudzony. No i co? Chciałem poruszyć taki temat ważny z portalu, z grupy facebookowej kierowcy zawodowi. Chciałem poruszyć temat. Było zdjęcie na tym portalu, że wiecie jak macie te takie ręczniki, takie wyciągane, takie zielone. O, ja mam takie ręczniki, wiecie? O, takie papierówki. I one są tak z dołu, nie? Wyciągane. Jak się ręce umyjecie, to sobie tam wyciągacie, sobie myjecie ręce. I tam w tych ręcznikach, w tej maszynce była kurwa igła, sobie wyobraźcie. Szykawka, pełna szykawka z igłą. Znaczy nie pełna, tylko jakaś tam już zużyta. Ale igła normalnie wystawała tak jakby od ręczników, czyli jakby ktoś kurwa nie patrzył i szybko chciał wyrwać ręcznik, to się by kurwa ukuł. A tam na bank jakiś szpun, kurwa się szprycował się i tam był HIV. Jak się ukujecie, to macie HIV od razu. Aczkolwiek niekoniecznie, bo... Wiem, że tam... Kiedyś było o tym gdzieś tam w telewizji, że przy gwałtach nieraz się HIV-em cię nie zarazi. Zależy, czy jest chory, czy nie. A przy ukuciu igły chyba od razu idzie zakażenie. Aczkolwiek no nie jestem tego pewny, nie? Wracamy do Zielonej Góry. Powiem wam, nie nagrywam długo. Nie jedzie, spierdala. Nie nagrywam długo, ponieważ nagrywałem 16 minut. Nie, że usunął mi się film, przepraszam was bardzo, sprostowanie, tylko zabrakło mi miejsca, a już tak już miałem wykończyć temat, mówię, chuj, nagram od nowa. Wracając, nie? Uważajcie, są tu kierowcy, nawet osobówki, czy ktoś tam gdzieś jedzie. Uważajcie, kurwa, wszystko co dotykacie, nie? Żeby nic nie wystawało, że coś, jest dużo czubków, nie? Ogólnie sam się raz spotkałem z takim przypadkiem we Włoszech. Spierdolonym, że tam taki gwóźdź stał na ziemi i normalnie ten gwóźdź był zardzewiały i kurwa był czubem do góry, nie? A taki był jebany ostry, że jakbym się na niego, a ja jeszcze w klapkach szedłem, bo to było gorąco, bym się w niego wpierdzielił, to bym, no nie wiem, jakieś może dostał, nie wiem, co od zardzewiałego gwoździa tam coś można dostać, wiem o tym i trzeba tam się wtedy też szczepić, nie, to chyba nie tężec, też tam, nie wiem, powiem wam, nie wiem, chuj tam. Wracamy do Zielonej. A, no dobra, rozwijam temat. Dowiedziałem się niedawno, że tutaj, w tej robocie, co ja robię, mój kumpel zarabiał więcej ode mnie. I to nie mało. Kumpel dalej pracuje w tej firmie, aczkolwiek rozbrył się, dlaczego ja tak mało dostaję. A mówię, ty mi kurwa to mówisz? Mówię, czemu ty nie powiedziałeś, ile zarabiałeś? Wiesz, nawkręcał jakiś wałów, później mnie przeprosił. No i powiem wam, że albo się skończy przygoda z tą firmą, albo dają, te pieniądze mi oddają, tą różnicę, co mi zajebali przez ten okres czasu, odkąd tu jeżdżę, czyli od listopada, nie, od września, chyba 1 września, albo od 1 października, od 1 września. Oddałem mi to różnicę, tam jest niebagatela kilka tysięcy, albo się żegnamy, nie? No i czekam na odpowiedź. Napisałem SMS-a, dlaczego tak zrobili, co to ma znaczyć. Znając firmę transportową, powie mi, że oni ujebali coś,
Gówno mnie to obchodzi. Ja za pietruchę nie jeżdżę. Już na początkach się tu zatrudniałem, chciałem więcej. A kumpel też przygrał w chuja, że on mnie nie zarabiał. Nie wiem, czy on się teraz mści na nich, że mi to powiedział. Ale no, będą musieli kasę oddać. I to nie jest takie coś, że o, kumpel se tam wymyślił, nie? Że wiecie, ja sobie wymyśliłem tam, nie? Zarabiałem więcej. Nie, to jest prawda, bo pokazywał mi wszystko z konta, ile dostawał. Bo jesteśmy ogólnie takimi dobrymi kolegami, no ale to przyjebał w chuja i to ładnie, nie podobało mi się to. Pokazał, no i mam niepodważalne dowody, że walą w chuja. Co lepsze, nie przegrałem w chuja na frachcie, czyli ile dostałem za kurs, bo ja wiem, ile dostałem za kurs od spedytora, który im to daje, a który jest u nas w Zielonej Górze i z którym mam dobre kontakty. I wiem, ile dostają na frachcie, że nic się nie zmieniło, że jeździ tak samo, jak jeździ mój kumpel. Czyli jednym słowem, robią mnie w chuja i zarabiają na mnie, nie? Ale to się zmieni. Napisałem im, że skończyło się Eldorado i że ja od kursów już nie jeżdżę, czyli żadnych kursów, żadnych wymysłów, stała pensja i wyjebane. Czy ja pracuję, i to nie chodzi o to, czy ja pracuję 5 godzin, czy ja pracuję 6 godzin, czy chuj wie ile, nie? Czy ja pracuję 8, bo się zdarza, no, nieraz się dwa kursy robi do Gorzowa dziennie, Boże, mi się sił chce. Nieraz się to 15 godzin wychodzi nawet dziennie, nie? Po prostu nie i chuj, nie? Nie. Myślę, żeby na petrochemię pójść jeździć, na cysterny. Z tym, że musiałbym zrobić sobie ADR-y. Gdzieś na miejscu, nie? Nie chce mi się, tak powiem wam szczerze, nie chce mi się na międzynarodówkę wracać. Nie chce mi się już, kurwa, jeździć tą granicą. Jakiś mam uraz. Znaczy uraz. Nie mam urazu, nic nie odjebałem nigdy na międzynarodówce. Nie, nic nie odpierdę. Oprócz tam, że kogoś zahaczyłem, to tam nic. Ale myślę, że to nie jest odjebanie, to jest po prostu ryzyko zawodowe w tej robocie, że tam komuś lusterko urwałem przez przypadek, bo nie wyliczyłem, ile mi na trzepa zajdzie i przyjebałem. Bo tam zostawiłem mniej niż metr, a wyłamywałem się mocno i poszedłem po lusterku. No ale nie o tym mowa. Czekam na odpowiedź. Co to będzie? Nie wiem. Dzisiaj do 15 mają mi dać odpowiedź. Ole wieje, ja pierdolę. Bo to dlatego, że na Rzechą przejeżdżam i most wysoko. No, to cały czas robimy to samo, nie? Czyli Zielona Góra Gorzów, Gorzów Zielona Góra. No i co jeszcze? Paliwa tu nie doje, szefa nie okrada. Ale sąd nie ma. Mógłbym, kurwa, dojść. Są sita, nie kradnę. Jestem taki, że nie kradnę, nie kradłem i nie będę kradł. Bo ja chcę mieć zapłacone, a nie, kurwa, że mam śmierdzieć z buzi ropą. Nie interesuje mnie ta ropa. Ja chcę pieniądze zarobione uczciwie, a nie, że stary będzie mnie na lewo i prawo, on będzie mnie doił. No to... W takim razie za te traktowanie ma być podwyżka. No, dobra. Tyle wam chciałem powiedzieć. Uważajcie na te igły, na wszystko na międzynarodówce, jak ktoś ogląda. Czubków nie brakuje. Sam jestem czubkiem. Nie, żartuję. Igieł nie zostawiam sobie, nie? Żadnych innych gwoździ, tych takiego typu rzeczy, nie? Siodeł też nie odpinam kolegom. Nie wypinam stworzenia, tak? Dobrze mówię? Stworzenia. Z tandemu. Chyba to się stworzeń nazywało. No. Szanujmy się, a inni będą szanować nas, tak? Chociaż są tacy, co będzie się szanował, a oni cię będą kopać, to taki się wtedy też kopie. Dziadów się nie szanuje, nie? Co jeszcze? No myślę, żeby tego ADR-a zrobić, nie? Ale to trzeba na jakieś tam przelewowe robić. To jeszcze długa droga przede mną. Chociaż ADR-y trwają 5 dni. Dla mnie to jest małe piwo przed śniadaniem. Taki kursik ADR. Przy jakiejś komisji. Ja się bardzo dobrze, jestem humanistą. To takie wkucza mnie na blachę. Wszystkie tablice ADR to jest małe piwko. Jakieś tam zasady bezpieczeństwa. I tak dalej.
gorzej, jakby tam była matematyka, wtedy już bym może oblał. Aczkolwiek na 2 plus 2 jeszcze umiem. O, do Zielonej Góry 4 dyszki mamy. Codziennie ta sama robota, nie? Jest dobra robota też w Zielonej Górze na linie DPD, nie? Też tam była. Podpowiem. Coś mi tutaj zawibrowało. Może SMS z podwyżką. O, będzie dobre. Ale ich opierdolę od razu, jak się nie zgodzą na nic. No i tyle, no. I będzie koniec przygody. Koniec przygody z alkoholem, no. Ja nie piję alkoholu, powiem wam, bardzo mało. Lubię drinki. Lubię drinki z whisky. I kolą. I z lodem. Ale to jest bardzo mało. To, co ja wypiję, to kurwa... Naprawdę, w porównaniu na litry whisky, to mi na 3 miesiące wystarczyło. To takie okazjonalnie, o, coś mnie wkurwi, to że tam nie mogę usnąć, to się łupnę, nie? I już, kurwa, wszystko jest okej. Okay. Ja piwa nie piję, dieta, redukcja masy, za dużo się utyło, więc piję whisky, nie? Piwo jest kaloryczne, whisky też, ale mniej. Bo to, co ja tego drinka zrobię, oczywiście z kolą zero, nie? To bez kalorii, nie? To wychodzi mi tam, nie, 100 kalorii, nie, za drinka, nie? No, lód nie ma kalorii, kola też nie ma, nie? A to dlatego, że aspartanem jest słodzona i ten aspartan nie jest kaloryczny, a jest słodki, nie? Wiem, że wyjdzie, no, szkodliwe, no, ale zwykła kola też ma aspartan, więc chuj w jeden, nie? Wolę pić tą zero. A waga leci na dół, nie? Na korzyść. Więc jest dobrze, idę czytać SMS-a, może będzie podwyżka, albo będzie, że mi nie radzą. Więc będą szukali kluczyków w zbiorniku paliwa. Nie, żartuję, ale no rozejdę się z nimi na pewno. Nie wiem na czyją korzyść, na czyją korzyść. Oni sobie innego jelenia znajdą na pewno, no ale będzie myśleć. Będą myśleć na pewno. Dobra, idę patrzeć, bo mnie to kurwa ciekawi. Na razie cicho. Trzymaj ta się, uważaj ta na siebie i co jeszcze? Życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć premiumką. O, i to jest prawda. Do widzenia.